Siemano. Cześć. Cześć. A kto płaci za parking? Wy czy ja? Jest bezpłatny, tylko kwitek trzeba mieć. Ale czyli to ja mam kwitek na samochodzie. No dobra. Bezpłatny? Jest bezpłatny. Super, dobrze wiedzieć. Bezpłatny parking, już jestem do przodu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie mogę się rozebrać trochę? Dzień dobry, cześć. Tutaj można. Dobrze. Już tylko wyłączę. Czy ja mogę Pana prosić? Proszę Pani o co? O podpisanie zgody wizerunkowej. Ale zaraz przyniosę logopis. No dobra, no trudno, jak tak trzeba. No to trzeba, to... trzeba. A moglibyśmy bez tego? Nie. Czyli zostać naszym kibicem. Czy my możemy, genialna, czy my możemy 2 godziny? Możemy. Ja mam zobowiązania, wiesz, dzisiaj. Ja i tak jadę po prostu z TVN-u. Dobrze. Ale no potrzeba. Tak, bo tak rzuciłem, muszę się włączyć. Tak. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę dla mnie. Tak. No to będę dumny. Mój rozmiar? Ja tego nie wiem, no chyba tak. Elka, XL-ka. Dobrze, bardzo dziękuję. 69. You know. Dobrze, co mam tam podpisać? Tylko bym rzucił okiem, o Jezu. Co to jest? Chodzi o to, żebyście wy nie wypuścili potem nalepek, kalendarzy, gołych bab z tym, z moim wizerunkiem, o to chodzi. Subtelnie, delikatnie. Subtelnie, żeby podkreślić dynamikę urody. Dobrze. O czym tu Krzysztof rozmawia, bo ja nigdy w życiu nie widziałem. Serio. Nie, muszę, nie znasz konwencji. Nie, no znam, ale ty chcesz 2 godziny ze mną rozmawiać? Ja i widzowie. Okej. Ja nie wiem, jakie pytanie padło. Nie. Ale ty lubisz konfrontację przecież. Ja generalnie... Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że trochę unikasz, ale... No a ty jesteś, nie jesteś wybrednym człowiekiem? Jeżeli chodzi o dobieranie... Wiesz, wywiad jest formą spotkania towarzyskiego. A ja mam wrażenie, że obaj należymy do ludzi, którzy sobie bardzo skrupulatnie już... Wiesz co, ja mam problem z asertywnością jeszcze pod tym względem, że żal mi trochę dziennikarzy, którzy się zgłaszają, a sam byłem po tej stronie, że ktoś mi w kółko odmawiał. Mm-hmm. Albo wiesz, że mam program co sobotę sportowy i w kółko nie mogę się doprosić jakiegoś gościa, więc jak ktoś już się do mnie zgłasza, mm-hmm. to czuję takie ukucie, jak mam mu powiedzieć, wiesz co, nie chce mi się w ogóle z wami rozmawiać, bo jesteście, nie wiem, nieinteresujący dla mnie. No, to po pierwsze, wiesz co, to sobie nie traćmy amunicji na program. Bo, Czy to masz zajebiście w ogóle u siebie rozwiązane, że ty się nawet przez sekundę z gościem swoim nie spotykasz? Tak, ale to jest konwencja. To był twój warunek. Tak, to był jeden z. Znaczy, warunek. No my sami produkujemy program, tylko jeszcze do toalety bym poszedł. Mnie zależy bardzo na tym, żeby tak jak myśmy się nie znali. To było nasze. Wiesz, i ty byłeś ciekawy mnie, ja byłem ciekawy ciebie. Żebyś wiedział, kiedyś do mnie przyszedł. Jezu, wiem, taki stand-uper, satyryk, Grzegorz Halama. Mhm. Przyszedł wkurwiony. On powiedział, mi pokaże, że ja jestem kiepski, on jest dobry. Wyszedł kolega mój, bo widziałem, jak się przełamuje jego stosunek, że ja nie do końca jestem taki, jak piszą, jak mówią. Przepraszam, macie tu darmową toaletę? Tak. A miałeś tak, że ktoś ci nie przyszedł? Nie, że goście, bo... No właśnie to jest niesamowite, że w tej branży, w której no, znamy ją obaj z różnych stron, ludzie są bardzo niesłowni. Bardzo dziękuję. I zapraszam. Tak, to wszystko? Tak, też nie miałem, wiesz, też nie miałem takiej sytuacji, żeby to ktoś... Jakąś fotkę zrobiłem jeszcze. Znaczy wiesz, ty nie robisz na żywo, więc sobie tak szybko poradził. Tak. Natomiast wracając do tematu, zajebiste jest to niespotykanie się przed, z gościem, bo miałem kilka razy tak, że... Chciałem jakby zacząć program na ostro, a ktoś przychodzi i przy tym programie zaczyna się taki small talk i on jest zajebiście miły. No właśnie, wiesz co, to ci zabija, czy ja tu jeszcze wezmę jedną rzecz, to ci zabija trochę scenariusz twoich emocji. A tu macie rewolucję, kolekcję. Magazyn taki mamy na sobie. Kiedyś to była redakcja, a zrobił się magazyn. Okej. Słuchaj, ja mam u siebie tak dużo, nie wiem czy ty będziesz robił kiedyś, ja mam na przykład krawat podpisany przez Andrzeja Lepera. Mam złotą oznakę samoobrony, którą dostałem. Wiesz, ja bym to chciał dać, mam przykład kurtkę Bogusława Lindy z psów, wiesz, jakąś koszulkę Boruca i tak dalej. Mnóstwo takich rzeczy. Ja bym kiedyś chciał to dać na jakąś aukcję. Wiesz, ale jakąś taką wyjątkową. No. My tak raz w miesiącu dużo aukcje robimy. Okay. Dużo pamiątek sportowych można u nas. Ale macie. W sumie względnie tanie wylicytować. Wybieracie jakiś, nie wiem, dom dziecka czy coś. Każda rzecz, którą listujemy, ma inny cel. Okay. Aktualnie chyba na 5 dzieci zbieramy. 6 mamy celi podanych przez naszych ludzi, którzy podali nam. Po prostu jakby rzeczy nam dali do zbiórek, tak? Zawsze tam kilkaset tysięcy, wiesz, udaje się. No to jest właśnie tak, że wiesz, że jak łapiesz, wiesz, mam na przykład jak Otylia Jędrzejczyk była mistrzynią świata, to mam czepek podpisany przez nią. Takie rzeczy, które już dzisiaj z perspektywy naprawdę są jakimiś tasami, no. A ty chcesz ze mną rozmawiać o piłce nożnej dużo? Nie. No właśnie, bo ja, jak wiesz, coś wiem, coś się interesuje, natomiast to niby chodzi poza przeciętny jakiś, więc... Nie, no w ogóle mnie interesuje. No. Ile mamy pić? 5 minut. Dobrze.
Co, na wakacje lecisz, powiesz? Gdzieś poza tak, chcę, wiesz, znaczy dzisiaj to z dnia na dzień może się wszystko wywalić, nie? Więc trudno, ale tak, jakieś tam plany są. A wy macie to non-stop, czy też czy zawieszacie, czy macie... No, i też święta, jak jest i tam Sylwester? Czy... Nie, no wtedy tam zwadni, czy będą jakieś pewnie nagrane wcześniej rzeczy. Mamy w drugi sierpniu program o lidze angielskiej na przykład. Okej. Tak, słyszę. Ja nie będę miał słuchawki żadnej? A tym razem nie. Ktoś ci będzie podpowiadał wszystkie żarty. Tak, wszystkie dowcipy i po intu. Dobra. Foteczka jeszcze na sesji. Dobra. A to robisz w poziomie? Albo w pionie. To tak, nie są lepsze. Zrobię was, wiesz? Pionie, a, dobra. No tak, nasze osobowości się wylewają. Dokładnie tak. I jakaś tu obowiązuje zasada cenzury, coś mów, czy możemy swobodnie. Możesz przeklinać, co chcesz. Nie wiem, nawet nie chodzi o przekleństwa. Jakby TD to było dosyć wylewnie. No tak, ale TD jest jakby z definicji. Ktoś mu naliczył chyba 600 przekleństwa. No coś takiego. Co 8 sekund? Co 8 sekund przekleństwa. Tak, lecimy. No nie, to bo... Jesteśmy gotowi, czas jest... To trochę tak jakbym był hobbystą tego, a nie jestem, więc... Czy mam mówić do jakiejś kamery tam? Wiesz co, to jest twoja kamera. Okej. A to jest taka ogólna, jak będziesz odpowiadał widzowi. Czyli jak ja jestem, jak ja mówię, to jak chcesz komuś spojrzeć w oczy, tak, to dotyk. A tak mówię tobie, do ciebie, jakby rozmawiać? No tak, normalnie. Okay. Chyba, że jest telefon od widza, no to wtedy też często ludzie wolą patrzeć do środka. Dobra. Słuchaj, ja kiedyś przeżyłem taki program, to niestety, wybacz Krzysztof, że to powiem, byłeś bardzo młody, nazywał się Hologramy w Polsacie na żywo. I to był program, gdzie my rozdawaliśmy płyty różnego rodzaju. I sobie w pewnym momencie dzwonią do nas z Poczty Polskiej, że jest zablokowana centrala. Takie rzeczy się zdarzają. To jest tylko dowód na to, jakie macie wzięcie. Była propozycja z TVN-u, żeby robić program na żywo, tylko wyobraź sobie polityka u mnie na żywo. Wiesz, kogoś, kto przychodzi nie po to, żeby ze mną rozmawiać, tylko żeby zapisać swój interes. No to stajesz się takim miejscem do naklejania plakatów. Więc ja wolę mieć zawsze... No, wolę mieć. Zresztą to robimy, nie wiem, czy ci mówił Piotrek, że podcast z tobą był naszym hitem tamtego sezonu. No, tak. Także to też powinieneś mieć świadomość. Ja ci powiedziałem, ile ty rzeczy robisz równocześnie. Znaczy, że nie musząc, pchasz się właśnie na radio i tak. Ale ja jeszcze muszę, a ty już nie musisz. No to jest kryterium, co to znaczy musić, nie musieć, nie? No ale... Szacuję, że ten odcinek obejrzy 3-4 miliony. To bardzo dużo by było. A kto jest rekordzistą u was? Najman 6-700. Jest. Ale oglądałem się z Abelardem odcinek, znaczy fragmenty. Mhm. Bardzo fajna rozmowa, no bo taka, wiesz, no, jak się spotykałem dwa wyzwolone umysły. Z Najmanem to była napierdalanka, nie rozmowa, to zupełnie. Ale to żebyś wiedział, jak do mnie przyszedł Najman, mimo że ja się telefonicznie powiedziałem, ja nie jestem twoim hejterem, ja jestem ciekaw. Ja nie będę naginał twoich poglądów, jak ty nie będziesz moich. On przyszedł, to też mieliśmy bardzo duży wynik, ale nie taki. No w ogóle w telewizji takie rzeczy się nie zdarzają. Na playerze później, to tak. Ja w ogóle nie wiedziałem, że na tym playerze wy tak dużo pokazujecie, jak u was byłem. Tak. I tak czekałem długo na tej kanapie, żeby wszystko się skończyło, bo ja nie mogłem chodzić. No. I potem wstałem i myślałem, że jak idę taki połamany, że nie będzie tego. A to też poszło. A to sorry. Ale nie, no nie mam z tym żadnego problemu. To przynajmniej był fajny odcinek. Przynajmniej wiarygodnie wyszło, jak mówiłem, że jestem połamany, że, a siedziałem na kanapie i nie było tego widać. Że a nie, że wstałeś, wiesz, z radosnym. Nie, my nie ma co ukrywać, player to jest zupełnie demograficznie, bo przecież TVN wydaje kupę szmalu na to. To jest zupełnie inny odbiorca, wiesz. To się opłaca robić właściwie drugi odcinek dla playera. Wiesz, ja zacząłem robić takie rzeczy, które w pewnym momencie zrezygnowałem głównie z przyczyn organizacyjnych pandemii. Zacząłem robić w swoim starym mieszkaniu, wiesz, taki zaprosiłem na początku Kebę, potem Nosowską, to się nazywało 250 metrów Kuby Wojewódzkiego. Trochę nawiązanie do Łukasza Jakubiaka. I to było w ogóle niesamowitym hitem, tylko że ja chciałem robić nieregularnie. Telewizja nie znosi, oni chcą mieć, a tam to było w ogóle jakiś szłowiek gigantyczny.